Tauron Basket Liga i 13. kolejka, pełna emocji, pełna emocjonujących spotkań. Energa Czarni Słupcy kontra AZS Koszalin. To spotkanie elektryzuje na pewno kibiców środkowego Pomorza. Derby tego regionu dzisiaj w hali Gryfia. No i zobaczymy. Zeszły sezon pokazał, że własna hala o niczym nie decyduje. Jak będzie dzisiaj? To pytanie nurtujące głównie widzów w Słupsku i Koszalinie. Tutaj ciekawa będzie rozgrywka. Przewagę pod koszem ma drużyna Słupska. Świetny występ trójki Leończyk, Weaver i Morrison w Zgorzelcu. I ciekaw jestem, jak sobie poradzą dzisiaj trenowani gracze Podkoszowi Koszalina w tym spotkaniu. A poza tym jeszcze trzeba wziąć pod uwagę serię meczów, jakie miały obie drużyny. No, w różnym jak gdyby nastawieniu, z różnym nastawieniem Energa Czarni w uderzeniu mocnym, AZS Koszalin musi się podnieść po serii słabszych spotkań. Ale to jest spotkanie derbowe i tutaj różne kalkulacje tego, które wydawałyby się na papierze, dają przewagę jednej ze stron. Myślę, że niekoniecznie muszą się potwierdzić w grze. Mówiłem o 13. kolejce Tauron Basket Ligi. Ta kolejka rozpoczęła się wczoraj. Ta kolejka jest bardzo interesująca z wielu względów. Popatrzmy, tak wygląda zestaw 13. kolejki Tauron Basket Ligi. Wczoraj 50-punktowa porażka we własnej hali Polfarmy Starogard Gdański. No, trudno powiedzieć, czy już z odrodzonym PGE Turowem Zgorzelec. To się okaże. Rywal ze Starogardu nie postawił liderowi tabeli wielkich wymagań. Ale dzisiaj już jedna super sensacja. Trefl Sopot przegrywa we własnej hali z Siarką Jezioro Tarnobrzeg 65-66. Tarnobrzeżanie na fali po zwycięstwie nad Anwilem po dogrywce. Dziś w normalnym czasie zwycięstwo. Widzimy tutaj wynik 74-74 w rywalizacji Kotwicy Kołobrzeg za Stalem, bo trwa dogrywka. Tak skończył się wynik. Taki był wynik po 40 minutach. W tej chwili na minutę do zakończenia prowadzenie Kotwicy 86-78. No i dzisiejsze spotkanie, które wiemy, jeszcze jeden mecz się odbywa, też bardzo wyrównany w Poznaniu PBG kontra Śląsk. Tak wygląda tabela, która uwzględnia tylko wczorajsze spotkanie rozegrane w Starogardzie Gdańskim, bez meczów dzisiejszych. No i widzimy lokaty dzisiejszych rywali, których za chwilę obejrzymy. Energa Czarni Słupcy i AZS Koszalin. Popatrzmy, przypomnijmy może wyniki. Mówiłem, drużyna AZS-u Koszalin w tym sezonie bilans na remis, 5 zwycięstw, 5 porażek. Widzimy właśnie te poszczególne mecze. Dobrze rozpoczęli koszalinianie, ale te ostatnie spotkania no niespecjalnie udane. Wysoka porażka we Włocławku i porażka we własnej hali z Treflem Sopot w ubiegłym tygodniu 76-86. Jak do tego meczu podchodzą goście? Posłuchajmy w naszej pierwszej przedmeczowej rozmowie, którą przeprowadził Szymon Borczuk. Tomasz Herk, czyli trener, który, jak mawiał klasyk, z niejednego koszykarskiego pieca chleb jadł. Panie trenerze, tak zupełnie szczerze, panu jeszcze atmosfera derbów takich jak te gdzieś się udziela? Robi to na panu wrażenie? Nie, no ja myślę, że nie ma trenera, który nie ma jakichś stanów przedstartowych i emocji, bo gdyby doszło do takiej sytuacji, to lepiej kończyć z zawodem. Nie, no oczywiście, no jest to jakiś tam inny ciężar gatunkowy, derby, które my jako trenerzy czy zespół no, musi się utożsamiać również z kibicami, którzy szczególnie podchodzą do takich spotkań, także na pewno jest to trochę inne wrażenie niż w każdym innym meczu. No jest napięcie, nie brakuje też problemów. Wypadł panu ze składu środkowy, ważny, Rafał Bigus. Musicie sobie radzić bez niego. No jak tą dziurę załatać? No wie pan, no wypadł Rafał, który do tej pory spisywał się bardzo dobrze i rzeczywiście brylował na desce w naszym zespole. To 2-15, to nie bez znaczenia. W tej chwili pozostał nam tylko Lekic i Mateusz Jermakowicz, niedoświadczony jeszcze gracz. No na pewno nie jest to dla nas problem. No będziemy musieli starać się bardzo pomagać w obronie. Natomiast no być może trzeba będzie szukać jakichś innych rozwiązań, natomiast no na pewno no musimy dołożyć wszelkich starań. Cała piątka musi być agresywna na desce, także i mali zawodnicy mają dzisiaj wielkie, znaczy od małych będzie zależeć od tego, jak będzie wyglądał bilans końcowy, jeżeli chodzi o zbiórkę piłki na tablicy. Czekam zatem, jak to będzie wyglądało. Tyle trener Tomasz Herkt.
A tak wyglądają mecze Energii Czarnych, bo Koszalinian już pamiętamy. Energia rozpoczęła od wyjazdowego zwycięstwa nad ostatnią rewelacją, a więc Siarką Tarnobrzeg. No i bilans zresztą jest bardziej korzystny zespołu trenera Adama Itisa. W zasadzie jednopunktowe zwycięstwa nad zespołem Trefla i ten ostatni mecz wygrany również jednym punktem w Zgorzelcu. To są znaki szczególne drużyny trenera Adama Itisa, z którym rozmawia Szymon Borczyk. Trener Dariusz Adomaitis chyba w dobrym humorze, no bo panie trenerze, przed takimi derbami trudno o lepszy impuls niż zwycięstwo w Jaskini Lwa, czyli w Zgorzelcu. Oczywiście dobrze, no już o tym zapomnieliśmy po prostu. Teraz jest najważniejsze dzisiaj i teraz. A to derby to jest taki szczególny mecz, na którym skupiamy się bardzo. Kibice już dają odczuć atmosferę tego spotkania. Mówili, że wiedząc oczywiście o cały czas problemie z kontuzjami, choćbyście grali dzisiaj w pięciu, to derby musicie wygrać. To w derby właśnie jest tak, to koszykówka gra się w pięciu. Jak będzie pięciu grać, będziemy w pięciu grać, tak to nie, wszystko jest okej. Już właściwie tych problemów z kontuzjami nie ma, można tak powiedzieć? W profesjonalnym sporcie zawsze ich będzie, tak to jest cięć pracy. No teraz wszystko jest gotowe, tak. Patrząc na tabelę, na wyniki, jesteście faworytem numer jeden, ale wiemy, że podobnie mówiono o Was rok temu, kiedy też w Słupsku spotykaliście się z AZS-em. To było już w zeszłym sezonie, oczywiście to inna drużyna, inna sytuacja w ogóle i to ja mówię, to w derby nie możesz robić żadnych prognozów. To my teraz jesteśmy grami u siebie, chcemy zrobić tylko jedną rzecz, tylko chcemy wygrać ten mecz. Czyli taka wpadka jak rok temu się nie powtórzy? Nie może tego, w ogóle o tym nie myślałem, o takiej rzeczy. Dziękuję serdecznie, to zapowiedź trenera Adama Itisa. Hala Gryfia w Słupsku i derby środkowego Pomorza w Tauron Basket Lidze. 13. kolejka, Energa Czarni Słupsk kontra AZS Koszalin. Witają bardzo serdecznie Mirosław Luculak i Ryszard Łabędź. Popatrzmy szybciutko na składy obu zespołów. Rozpoczynamy od gości, którzy ostatnio zanotowali serię dwóch kolejnych porażek. No i tutaj będą chcieli sprawić kolejną niespodziankę w tych derbach, które mają swoją tradycję i atmosferę. JJ Montgomery z numerem 4, dalej z numerem 7 Marcin Dudkiewicz, 9 to George Rees, Stefan Hanak, 10, 15 Kamil Łączyński, z numerem 20 Mateusz Jarmakowicz, 25 Marko Legicz, 33 Grzegorz Surmacz powracający do składu, 34 Mateusz Bieg, 44 Igor Milicicz, a więc są też braki, bo nie ma Rafała Bigusa i to jest duży problem Tomasza Herbsta, szkoleniowca AZS Koszalin, któremu pomaga Leszek Marzec. Zespół Gospodarzy Energii Czarnych Słupsk w zestawieniu następującym. Numer 4 Stanley Barel, dalej Darnell Hinson, 8 Krzysztof Roszyk, 11 Paweł Kikowski, 14 Patryk Przyborowski, z 15 Wojciech Osiński, który ma udany debiut w tym sezonie, w tym wygranym meczu w Zgorzelcu. Dalej Mantas Cesnawski, David Weaver, Scott Morrison, Szymon Długosz i Paweł Leończyk. No też są braki, wiemy, że od dłuższego czasu nie ma Zbigniewa Białka, część koszykarzy wraca dopiero po kontuzjach, po chorobach do zespołu, do trenera Adama Itisa i jego asystenta Mirosława Lisztwana oraz pracującego razem z tą dwójką trenera Mariusza Linartasa. Tutaj wydaje się, że... Trójkę sędziów przedstawmy jeszcze, żebyśmy nie zaczęli analizować. Panowie Jakub Zamojski, Andrzej Zalewski i Robert Mordal. Mamy pierwsze piątki już i od razu ciekawe ustawienie zespołu AZS-u Koszalin. Nie ma Milicicza jako rozgrywającego tej opoki na rozegraniu, a jest młody Kamil Łączyński. No myślę, że tutaj Kamil Łączyński jest wystawiony na Barela, który jest graczem, który łatwo właśnie wchodzi, raczej nie rzuca z dystansu, jest bardzo szybki i być może ten pomysł Tomasza Herkta z tego się bierze. Krzysztof Roszyk powrócił oczywiście od razu do pierwszej piątki, jak powrócił do zestawu meczowego. No i Morrison, który wywalczył sobie pozycję wyjściowego centra, ale te wejścia Weavera, ta dwójka jednak bardzo mocnych podkoszowych graczy, to jest też jeden z wielu atutów Energii Czarnej. Tak, tutaj rotacja Roszyk, Morrison, Weaver jest bardzo
bardzo dobra i bardzo skuteczna. No mówię, Leończyk, tak. Morrison Weaver. Także tutaj ta trójka świetnie się wymienia. Natomiast no Lekicz według tego, co się tutaj powszechnie mówi, zawodzi. Podawaliśmy wyniki pozostałych meczów. Była dogrywka w Kołobrzegu, gdzie Kotwica ostatecznie zwyciężyła 92-83. Jest dogrywka również w Poznaniu, gdzie PBG odrobił straty w ostatniej kwarcie, wygrywając aż 24-13. Tam jest 85-85. Tam się zaczyna dogrywka. Tutaj zaczynamy spotkanie Energa Czarni AZS Koszalin. No właśnie, wróćmy jeszcze do tej myśli. Lekicz kontra Morrison. Tutaj bardzo ciekawy pojedynek. Morrison znakomicie wypadł w Zgorzelcu. No i Leończyk Riz. To jest bardzo ciekawa para. Riz gra daleko od kosza. Zobaczymy, jak Leończyk sobie poradzi. Ale widać wyraźnie, nastawiony od razu Paweł Leończyk na odcinanie, bardzo bliskie krycie George'a Riza. On niespecjalnie lubi takie krycie. Zobaczymy, teraz zmienili się Łączyński. Pierwsza akcja niezakończona skutecznie i w tym tumulcie będziemy wypatrywali bardziej nawet na gesty sędziów, bo nie zawsze słychać gwizdek arbitrów. No tak, atmosfera derbów tutaj zawsze jest gorąco w tej hali, ale dzisiaj wyjątkowo. Kamil Łączyński mocno naciska na Balera, to właśnie ten element, o którym mówiliśmy. Roszyk, Morrison, no i pierwsza indywidualna akcja gry, 1-1 i Scott Morrison za lekko ogrywa Marko Lekicza. No, wiemy o tym, że trener Hersch mówił o tym w wywiadzie przedmeczowym, mówi o tym od dłuższego już czasu, że największy problem zespołu koszalińskiego to jest gra podkoszowa. Tak, Lekicz jest, widzieliśmy, jak łatwo dał się ograć Morrisonowi, który nie jest jakimś finezyjnym graczem, jest to solidny środkowy, ale prostym manewrem ograł Lekicza. Tutaj troszkę tej niedobrej tradycji w hali Gryfia, te ścinki, te papiery, konfetti, to raczej nie służy, no choć jest takim miejscowym akcentem od wielu, wielu sezonów, to mimo, że potem znajduje swój opis i niekiedy i nawet kary, no to jednak ta żywiołowo reagująca publiczność, jak widzimy, to kibice z Koszalina, który też tutaj nie brakuje, z Koszalina do Słupska nie jest daleko. No i gdyby ta hala miała jeszcze co najmniej pojemność większą o 1000 albo i 2000 osób, to z pewnością byłby dziś komplet. Przypomnijmy wyniki zeszłorocznej rywalizacji. Właśnie wtedy na początku sezonu Energa wygrała w Koszalinie, a w rewanżu wyciężyła drużyna AZS. Montgomery za 3 punkty nieskutecznie i zbiera Leończyk i już szybciutko Parel. O tutaj porozumienie też bardzo utrudnione. Już nie mówię o trenerzy zawodnicy, ale zawodnicy nawet będący na parkiecie. To jest faul Łączyńskiego. Tak, nie zdążył przyjąć postawy według sędziów obrońcy i ryzykował to, że znajdzie faul ofensywny. No tak, był jeszcze nieustawiona cały czas pozycja podchodząca pod kozłującego piłkę. Hinson tam na zasłonie, zgubiony Montgomery. Zbiera Dudkiewicz, który zna tę halę, swego czasu przecież grał w Enerdze Czarnych Słupsk, ale i kolejna akcja, no już przestańmy mówić ciągle młodych, bo Marcin Dudkiewicz już nie jest takim młodym koszykarzem. Nie trafił Łączyński w pierwszej akcji, a pod koszem znów górą Scott Morrison. No, robi co chce pod koszem Morrison, zebrał piłkę, drugi raz. To jest problem Koszalina podstawowy na razie. A podanie wysokim lobem niedostarczone w pierwszym zagraniu do Montgomery'ego. Podanie do jeszcze raz od Lekicza, do rozgrywającego
w zasadzie do rzucającego, do Montgomery'ego też nie trafiło, ale w dalszym ciągu goście. George Rees. Szybko przeszli na obronę strefową koszykarze Energii Czarnych. Dudkiewicz jeszcze raz za trzy. No i są pierwsze punkty zespołu gości. Tak, tutaj szybko znalazł lukę. Dudkiewicz podjął decyzję. To był ważny moment, bo nie był kryty. No poza tym jest dobrze rzuca za trzy. To jest jeden z jego atutów przecież. I znowu... Zobaczmy właśnie jak wykorzystują Morrisona. Dwa, minimalnie przekroczona linia dalekiego rzutu Krzysztofa Roszyka. Zmiana znowu do każdy swego, a zatem stosują taką bardzo zmienną obronę gracze Słupscy. Łączyński. No teraz Rees może wykorzystać przewagę nad baranem wzrostu. Tam jest faul w ataku, niepotrzebnie jeszcze zaakcentował George Rees lewą ręką, bo samo wejście może by sędziowie nawet nie mieli podstaw, ale ta lewa ręka, popatrzmy co robi lewa ręka, o właśnie, wyraźnie wysunięta do przodu w kierunku obrońcy Energii Czarnej. Dobra obrona Barella, nie ma dwóch zdań. Ja obserwowałem mecz we Włocławku, kiedy AZS Koszalin doznał wysokiej porażki. Tam George'em Rees'em opiekował się bardzo skrupulatnie przez całe spotkanie Łukasz Majewski. No i można powiedzieć, że bardzo szybko odebrał taką chęć do gry, żeby tutaj w tym meczu sobie też nie pozwolił właśnie, no jakby nie było, jeden z najważniejszych graczy AZS-iaków. Roszyk, tam po trójkącie ta piłka krąży. Zablokowany Hinson. No tutaj Montgomery trochę silniejszy fizycznie od Hinsona. I znowu Leończyk przyklejony do Riza. Ale piłka dostarczona. No i nie ma punktów. W dalszym ciągu gości, ale czasu bardzo mało zostaje, bo ta akcja nie była zaczęta. I Morrison blokuje Montgomery'ego. Tak, faul Montgomery'ego. Tutaj ta rotacja była zła i świetnie to zauważył. Roszyk podał do środkowego. No ale za długo, moim zdaniem, był czas tej akcji, kiedy piłka właśnie w tym trójkącie krążyła na lewej stronie boiska, żeby Lekić jednak przejął z powrotem Morrisona, a nie zostawił Riza pod koszem. No, Lekić potwierdza wszystkie najgorsze o sobie opinie w obronie. Na razie przynajmniej. Zobaczymy, może to zmieni się. Mamy zmianę. Dudkiewicz już ustępuje miejsca Igorowi Miliszyczowi. Roszyk. Barel. Świetne do Leończyka. Teraz Leończyk kontra Lekić. Kto zbierze, rozpocznie AZS Igor Miliczyć. No, zobaczymy jak zacznie napędzać akcję swojej drużyny. Rees. Dobre to rozegranie było w ciemno. Akcja, ale nie ma punktu. Montgomery. I Barel. No, o, szukali swoich okazji. Sprytnie trzeba przyznać, że Montgomery próbował, mógł grać jeden na jednego, ale uznał, że trzeba poszukać właśnie Riza, lidera. Świetna teraz przechwyt i będzie pierwsze prowadzenie zespołu gości, tak jest. A więc ze stanu chyba 2-6, w tej chwili 6 kolejnych punktów zdobytych przez drużynę AZS-u i prowadzenie gości 8-6. Ale ożywiła się też obrona troszeczkę zespołu AZS-u. Udana obrona poprzednia była też. Ganiliśmy Lekisza, ale on tam dobrze pomógł w poprzedniej akcji, z której się zrodziła ta akcja na remis. No teraz też krótka pomoc, już jest przy Morrisonie i już jest dobre zastawienie. Tak, lepiej zaczęli bronić Koszalinianie.
Milicic do Montgomery'ego, ładnie zbiódł i proszę, jeszcze jeden rzut za trzy. Trzy razy za trzy już w tym meczu. Koszykarze AZS-u i 11 punktów, z tego 9 uzyskany rzutami za trzy i ta jedna kontra Montgomery'ego. To osiągnięcia gości. Vinson, Morrison, jeszcze raz była próba dostarczenia, teraz jest przewinienie popełnione przez Lekicia. A Lekic tutaj zaspał, gdyby stanął normalnie, przyjął pozycję, zwyczajnie zatrzymał się w centrum pola 3 sekund. Leończyk być może wpadłby w niego, zobaczmy tę sytuację. A, tak, spóźnił się, spóźnił się. Podwójna zmiana, nie, na razie pojedyncza, druga przygotowana. Cesnauskis już na boisku zastąpił Barella, a przygotowany już Weaver, który pewnie wejdzie w miejsce rzucającego rzuty wolne Leończyka. Znaczy Barel jest na boisku, nie ma Hinsona. No, tam są jakieś właśnie ktoś... No to wiadomo było, że ta atmosfera będzie gorąca. Ale już możemy grać. Rzuty wolne Leończyk. Reprezentant Polski cały czas utrzymujący się naprawdę w wysokiej, równej formie. Bardzo ważne ogniwo drużyny Energii Czarnych. Tylko raz, ale będzie powtórzony rzut za wcześnie. Wszedł Lekic w pole ograniczone 3 sekund. Trafia dwukrotnie Leończyk, jest Weaver po raz pierwszy. No i zobaczymy, jaką obronę, czy Weaver będzie krył Risa, to jest pytanie, bo to jest jednak duża przewaga wzrostu, ale też może być Ris szybszy od niego. Eugeniusz Torchała, komisarz zawodów, tam chyba komuś nie zostały zapisane punkty dobrze i teraz jest konfrontacja obserwacji statystyków i sekretarza zawodów, no bo przecież... No, zgadza się, jeżeli chodzi o ze statystyk, jeżeli chodzi o koszary. Tak, tak. A tutaj... Mamy trzy rzuty za dwa punkty, więc 6 punktów z gry. Za trzy jeszcze czarni nie trafili. Aha, i dwa rzuty wolne. Zgadza się, 8 punktów. Paweł Leończyk dwa razy trafił. Dużo przed, to wybija. Tak, tak, bo mecz naprawdę zaczął się dobrze. Myślę, że bardziej chyba niezadowolony może być trener Tomasz Hert, bo jego drużyna złapało ten odpowiedni rytm. A teraz trzeba na nowo, tutaj właśnie widzimy dyrygujący, ustawiający swoich podopiecznych. No, tutaj się jest poszukiwanie i ustalanie, kto w jakiej sytuacji, kto kiedy zdobył punkty. Jeszcze sędziowie między sobą. Wszystko zaklepane, możemy grać. Wysoka obrona gospodarzy. Powrócił Łączyński. Teraz jest i Łączyński, i Milicic. Jest trójka małych, bo jest cały czas Montgomery. Szybka decyzja, ale nie ma czwartej celnej próby gości po rzucie Milicicza za trzy. Cesnauskis. No, jakiś o tym nie wie, że Weaver może trafiać z tej odległości. Ale teraz nie zebrał Ris piłki. No na razie chyba najbardziej energodajnie, można powiedzieć, gra George Ris, no bo ma dużo zadań i to taki dużo przejęć tych wysokich. Teraz widzimy jeszcze Weaver dużo wyższy od niego, bo Morrison z Lekiczem, jest rzut za dwa punkty, trafia Barel. Agresywnie. Cały czas na całym boisku próbują wymusić błędy gracze Słupcy. Łączyński. Ris.
No, mówiłeś, że nie wiedzą, że Weaver rzuca, ale Weaver powinien też wiedzieć, że dla Risa nie ma odległości. No nie ma, nie ma i tutaj ewidentny błąd. Druga trójka Risa. Barel tutaj jak między dyskami salomowymi się poruszał. A jeszcze takim tanecznym, z podskokami trochę. Riz, teraz już bliżej Weaver, już ręka wyciągnięta, ale Riz oddał jednak rzut, ale jednak pod naciskiem. Zbyt jednostronnie teraz te akcje grają koszalinianie. Tutaj Montgomery wydaje się dzisiaj w dobrej dyspozycji, powinni też innych rozwiązań poszukiwać. Nie tylko rzut z dystansu. Weaver jeszcze raz z tej samej odległości, tylko z innego kąta. No, zbiera Morrison, nieporozumienie, zaskoczony, zdenerwowany tym wszystkim Weaver, ale bardziej widać ma pretensje do siebie niż do podającego. Łoczyński, krótka zmiana, teraz siada też Montgomery, wraca Dutkiewicz po raz pierwszy na parkiecie z numerem 20, Mateusz Jarmakowicz. Tak, mam trzech Polaków, zaliczając Milicicza, który ma paszport polski. No, poza tym wymienność tych wysokich jednak musi trochę odciążyć wysokich Jarmakowicz. Pod nieobecność Rafała Bigusa, to jest przewinienie Weavera. Tak, tutaj może mieć problemy z kryciem na obwodzie Risa, który jest graczem nie tylko rzucającym, jak widzimy, z dystansu, ale potrafiącym szybko mijać w pierwszym koźle i ewidentny faul Weavera. Na razie tylko zespół gości ma przekroczony limit fauli. A to było w ogóle pierwsze przewinienie energii czarnych. Obrona Stefowa, widzimy. Znowu zmiana. Mało czasu. Milicic. Piąta trójka w jednej kwarcie. Ale tylko jeden rzut za dwa punkty z tej kontry Montgomery'ego. Resztę zdobywają goście tylko rzutami z dystansu. Cesnauskis. Na skrzydło. Teraz szybko Hanna, który pojawił się z numerem 10. No i pokazuje nam swoją wszechstronność, swój bogaty repertuar Scott Morrison. Trzeba przyznać, że jest w świetnej formie. To jest jego trzeci rzut za dwa punkty, trzeci celny. Z różnych pozycji. 100% skuteczny. Hanna. Dobrze, dobrze skorzystał. Teraz zasłon. Pięknie. Świetnie. Najpierw Reese zasłonił go dobrze, potem jeszcze Jarmakowicz sprytnie to rozegrał rozgrywający AZS-u. Cesnawski za trzy. Jest i trójka zespołu gospodarzy. Pierwsza trójka, ale świetnie też z kolei Cesnawski wykorzystał zasłonę Morrisona. Ostatnie 40 sekund. Dwa punkty przewagi gości i oni w ataku. Riz do Milicicza, ten już uciekł Cesnauskisowi, jeszcze raz. Riz kontra Weaver. No, za wolno troszkę, za mało dynamicznie Jarmakowicz. Nie na Morrisona taka akcja, pod koszem w ataku. Tylko zwiódł Barel, ale próbuje. No i jest zbiórka Jarmakowicza. Mogą zagrać, ale 10 sekund muszą tę. Nie wiem, czy Hanna wie o tym, że tak mało czasu zostaje. Do końca tej kwarty Stefan Hanna z faulem, no ale to jest jeszcze bez rzutów. Tak, 3 sekundy do końca i 0,2, ale tutaj Barel się pospieszył. To jak za wcześnie, mogli grać do końca kwarty. No i ma pretensja do Mighty do niego, słusznie. Jest Vinson i jest przerwa. No tak, jeszcze nie brał przerwy na żądanie żaden. Nie, brał przerwę. Herb. Ale dlaczego temat? To dziwne, dziwne zagranie, dziwna decyzja, bo to jest, przynajmniej tak jest na tablicy tu. Druga przerwa na żądanie. Pierwsza. Pierwsza przerwa Tomasza Herkta. No ale przecież to nie jego zespół będzie grał te ostatnie 3 sekundy i 0,2. Właśnie Koszalin. Tak? Koszalin ma. A, przepraszam, bo ja myślałem, że tam było. To ja tutaj przysłonięty nie widziałem dokładnie. Ja z kolei, okej, przepraszam. Z kolei spojrzałem na tablicę
i sądziłem, że już jeden czas miał wykorzystany Tomasz Kaj. To jest dobra decyzja, tak, bo tak. 3 sekundy to można coś zrobić oczywiście. No troszkę daleko jest, no bo jednak zobaczymy jak ten wyprowadzenie tej piłki za linii końcowej. No, ma teraz dwóch doświadczonych graczy. Tomasz Kert, Milicic i Lis, do którego z nich podejrzewam pójdzie piłka. Wyprowadza Stefan Hanna. Lipkiewicz. Leończyk przy Rizie, przyklejony, przytrzymujący prawie, no właśnie. Ale jest oddany rzut i... Mogła ta piłka, miała wszelkie szanse na to, by wpaść do kosza. No widzę Rys troszkę pretensji do Jarmakowicza, że tam nie pomógł mu, nie zrobił moc zasłony, że sam musiał się George Rys zmagać z Leończykiem. 19 do 17 po pierwszych 10 minutach. Prowadzenie zespołu gości, AZS Koszalin prowadzi w Słupsku z Energią Czarnymi. W międzyczasie zakończył się mecz w Poznaniu. Ostatecznie jednak prowadzący niemal przez całe spotkanie Śląsk-Wrocław wygrywa. W dogrywce też bardzo dużo punktów. Dogrywka wygrana przez Śląsk 21 do 16, a więc 37 punktów zdobytych w ciągu 5 minut i Śląsk wygrywa 106 do 101 w Poznaniu z PBG. AZS-u Koszalin, z tego 15 uzyskane rzutami 3-punktowymi, 5 celnych trójek na 9 oddanych rzutów. Gospodarze, skromny w ogóle udział w tej statystyce, bo zaledwie tylko 2 razy próbowali, trafił tylko Mantas Cesnawskich pod koniec pierwszej kwarty. Tak, ale ten sposób zdobywania punktów przez celnymi z dystansu to jest zawodny dosyć. Inna sprawa, że nie mają potencjału pod koszem Koszalinianie i to widać po tej kwarcie. Ani Lekic, ani Jarmakowicz no, punktów nie zdobyli. Rozpoczynają gospodarze. Jest Hinson. Jest Cesnawski, jest Leończyk razem z Weaverem. Nie ma Morrisona po raz pierwszy na parkiecie z numerem 11 właśnie przy piłce Kikowski, który też cierpiał. No i świetna pierwsza akcja. No, takich akcji w pierwszych 10 minutach nie było. A znakomite dogranie Kikowskiego do Weavera. No, trzeba przyznać, że Weaver lepiej się czuje bliżej kosza właśnie w takich akcjach. On nie ma wielu manewrów, ale za to... Dudkiewicz, to na pograniczu faula w ataku, tak. Ale i tak tracili piłkę koszykarze gości. Teraz jeszcze kontra zatrzymana faulem Igora Milicicza. No, tutaj Koszalin, jeżeli wda się w taką wymianę ciosów, to może mieć problem. No ale szybko reaguje Tomasz Herk, to jeszcze raz właśnie ta o przewinienia, bo zaledwie po 34 sekundach drugiej kwarty już Dudkiewicz zmieniony, zaproszony na indywidualną rozmowę przez szkoleniowca AZS-u, a powrócił do gry Montgomery. Leończyk. Leończyk w świetnej formie, tak jak powiedziałeś, i łatwo sobie poradził z Lisem. No i odzyskują prowadzenie gospodarze. 4 punkty z rzędu. Teraz jeszcze strata. Ale chyba tam był przytrzymywany, właśnie wychodzący do podania Montgomery, przytrzymywany przez Kikowskiego. O właśnie, widzimy to szarpnięcie, pociągnięcie. Znowu strefa w obronie gospodarzy. Milicic.
Dużo swobody, za luźno, ta strefa w ogóle się nie przesuwała. Paweł Kikowski w ogóle nie reagował tak, tylko przyglądał się, jak piłka krążyła. Drugi raz w ten sam sposób tracą punkty w tej, przy obronie z 45 stopni. I szósty celny rzut za trzy. Tak, nie dochodzą do graczy obwodowych. To jest poważny błąd w strefie. Czesnawski nieskutecznie i jest zbiórka zespołowa AZS-u. Milicic. Hanna. Riz i Leończyk. Szybko Riz i skutecznie. O, tutaj Riz pokazuje wszystkie swoje walory. Ten właśnie obrót w przód, bez opuszczenia piłki, wyjście w górę. To są umiejętności wysokiej klasy Risa. Paul Weavera w ataku, źle postawiona zasłona. Riz poprosił o zmianę, bo grał całą pierwszą kwartę i początek drugiej. No i po raz pierwszy, nie tylko dzisiaj, ale po raz pierwszy po dłuższej przerwie pojawia się Grzegorz Surmacz w drużynie AZS-u. Milicic. Hanna. Pięknie, tak płynnie. No właśnie do sfilmowania, szkoleniowa akcja. Jak zatrzymał się na dwa tempa Hanna, bo świetnie wyszedł tempo. No, za chwilę zgubimy rachubę tych rzutów trzypunktowych, bo to był chyba siódmy, jeśli dobrze liczę. Przy 11 rzutach to jest niesamowita skuteczność. Wraca Morrison za Weavera. Szybko Kikowski, ale zupełnie nieudany rzut i rozpędza atak gości Hanna i dwójka. No pierwsza piękna kontra, no i już tego nie wytrzymał trener Dainius Adomaitis, bo cała seria punktów gości, przecież wyszli na prowadzenie 21 do 19 i 10 punktów z rzędu straconych przez energię czarnych słów. W ciągu kilkudziesięciu sekund, także... Za szybkie rzuty, tak? Kilka takich za szybkich akcji w ataku, za krótkich tych akcji rozgrywali podopieczni Adomaitisa. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, rzeczywiście teraz świetnie przychodzili z obrony do ataku gracze koszalińscy. No i ta strefa nie była dobrym pomysłem, ponieważ strefa 2-3, tutaj warto powiedzieć, w tle bardzo ładnie poruszających się trzy liderek. Strefa 2-3. Będących w strefie zainteresowań. Zawsze. Strefa 2-3 no, ma ten mankament, że wystarczy ustawić na obwodzie trzech dobrych strzelców i już jest kłopot. I to jest tutaj stworzyć przewagę właśnie w ataku. I tak dwa razy zrobił zespół koszaliński i to świetnie wykorzystał. Niemniej bardzo jestem ciekaw, jak długo będą trafiać z taką skutecznością z dystansu koszalinianie, bo to utrzymanie tego przez całe spotkanie jest niezwykle trudne. No ale 2,5 minuty, 10 do 4, tak wygląda rezultat w tej kwarcie. No ale to jest 0 do 10 koszykarzy, gospodarzy, to jest znaczące. Kikowski teraz, AZS wyżej, no i wymusiona strata. No i zaczyna się takie wzajemne pretensje, nieporozumienia. No i tutaj szybkie zmiany też w drużynie Mantasa chce zdjąć, tak? Czesnawskisa. No powrót jest do ustawienia pierwszej piątki po prostu. Tak, tak. No bardzo niewygodny przeciwnik Koszali w tej fazie gry. Milicic do Jarmakowicza. No i proszę, piękny pick and roll. No to mnie teraz zaskoczył i zaimponował Mateusz Jarmakowicz, który nie ma wiele okazji grania, no ale jeśli miał teraz świetnie rozegraną piłkę z Igorem Miliciczem, znów szybkie ręce Montgomery'ego, bliskie przechwytu, za trzy próbował trafić Hinson, nie udało się. I znowu goście. No i znowu nikt nie pilnuje Milicicza. Zbiera Surmacz. Są zbiórki w ataku, są ponowienia ataku przez zespół gości, no ale teraz
Surmacz nierozsądnie zagrał najdelikatniej. No zbiera zasłużoną burę, tutaj trener Herk reaguje momentalnie. Ale wie o tym Surmacz. To trochę poniosło go, chyba chciał, liczył na to, że właśnie łatwe punkty zdobędą koszalinianie, ale zakończyło się to stratą. Panel teraz już patrzy na trenera Adama Itisa, teraz już spokojnie starają się dokładnie rozegrać akcję. Hinson, Barel, Roszyk za trzy, ale tam piłka muśnięta przez Stefana Hanacha. I Hana już szybka odpowiedź, niewiarygodnie. Po prostu swoboda, lekkość, jak na treningu, jakby bez, w ogóle bez obrony. 8-12, 75% łatwo policzyć skuteczności za 3. I 34-21, to w tej chwili ten run to już jest 15-0. No tak. Myślę, nic nie pomogła poprzednia przerwa, znowu reaguje trener Adamaitis. Nikt się tego tutaj nie spodziewa. Czarni zagrali bardzo dobre spotkanie w Zgorzelcu. Nie byli tam faworytem. Koszalin moim zdaniem nie jest faworytem. Nie jest faworytem. Mecz jest trochę podobny, ale takiej przewagi się nie spodziewaliśmy tutaj. No ta skuteczność niesamowita. Właśnie grają najprostszym sposobem. Mają pozycję do rzutu za 3 punkty, rzucają, a co prawda też 12 razy rzucali za 2 punkty, ale tylko 5 celów. Ale ta taka swoboda, którą złapali przez tą... Zaczęło się przecież od pierwszego rzutu Dutkiewicza i gdzieś to natknęło ich i akcja za akcją. Coraz swobodniej te rzuty trzypunktowe są oddawane. Ważny też element, który pokazuje, obrazuje trochę aurę tego spotkania, a właściwie postawę Koszalinian, ich zbiórki. Prowadzą w zbiórkach, mają 4 zbiórki w ataku, 9 w obronie, co świadczy o niesamowitej determinacji zespołu, waleczności zespołu. Trochę tutaj zdominowali Słupszczan. Barel. Błąd 3 sekund? Nie, fał. Przewinienie Ermakowicza. Wydawało się, że Morrison trochę długo był w polu 3 sekund, ale jednak faul. Faul Jarmakowicza. No tu się wbijał dopiero, jest podanie. Słusznie. Zmiana właśnie za Jarmakowicza. Szybko dostrzega również trener Herk problemy w pilnowaniu Morrisona ze strony Jarmakowicza. Powraca Lekić. Ale dobrą zmianę dał, mówiąc kolokwialnie, Jarmakowicz. Twardo, ale Milicic już tam w tej rotacji nie miał szans z Morrisonem. Ale cała zasługa to podanie w tempo takie, w swoim zespołowym tempie, ale zupełnie zaskakujące obronę AZS-u. Leończyk z szansą na trzypunktową akcję. Niewykorzystana ta szansa. No i co teraz zrobią w ataku? Jestem ciekaw, co zmienią Koszalinianie. Wyżej, mocniej w obronie Hinson. Dobrze, szeroko rozstawieni są. Mocno pilnowany teraz Hana przez Hinsona. Jest Montgomery i niewiarygodna seria rzutów trzypunktowych. Ale jak Hana wypatrzył, dobrze rozegrali ten atak, bardzo dobrze, ale zakończyli w ten sam sposób, czyli rzucać z dystansu. Hinson. Szybko. Tak. Im potrzebne są takie rzuty też czarnym, żeby gonić drużynę koszalińską. No na razie koncert rzutów trzypunktowych. Hanach już przekracza tę linię, ale znowu wypatruje dokładnie na tej samej klepce. Z tej samej klepki dokładnie, a obrona czarnych Słupsk nie widzi, nie jest w stanie zatrzymać tych rzutów. Ale Hanach świetnie wypatruje, bo oni rozciągają dobrze ustawienie. Ustawienie właśnie Montgomery i Milicic, który oddał palmę pierwszeństwa rozgrywania i Łączyńskiemu, i teraz Hana. Ale zwróć uwagę, że jest zagrożenie. To jest trójka obwodowa AZS-u Koszalin, Montgomery, Milicic i Hana. Każdy może wypluć tę piłkę w kierunku kosza z linii 6,75. To im się udaje. Nie ma dwóch zdań.
Hanna. Montgomery teraz patrzy, gdzie jest. Jest na drugiej stronie boiska. Czeka też troszkę daleko od niego Roszyk. No i proszę, doszła piłka, ale już Roszyk przy nim. Ale jest próba kolejna za trzy. No, w innym tempie, z innej pozycji. No i ten rzut był najgorszy ze wszystkich, jakie do tej pory wykonywał Montgomery. Tak, bo tamte były ze stacjonarnej, można powiedzieć, pozycji bez obrońców. A tutaj jednak Roszyk na niego naciskał i po koźle próbował zdobyć punkty Montgomery. Roszyk, niedokładne podanie, trudne podanie do Morrisona. Dobre zmiany, teraz kolejne rotacje, bardzo częste Tomasza Herka, on ma mniej możliwości. Jest Dutkiewicz, jest Riis. Odpoczywają Surmacz i Montgomery. Przewinienie popełnione przez Hinsona. Oba zespoły z czterema przewinieniami w tej kwarcie już. Dutkiewicz tylko spojrzał w kierunku kosza. Hanna, aj nieporozumienie, no ale... A, coś niesamowitego, wszystko się udaje. Gdyby to było celowe zagranie, to nawet było na pograniczu kroku, bo nie wolno samemu sobie zagrać, ale to była wyraźna jednak asysta, próba zagrania na alejupa do wysokiego Lekicza. Do Lekicza. Tak. Tutaj to było dosyć ryzykowne, to co robił... Oto przesunięcie teraz w obronie Lekicza. No zamknął, ustawił lewą nogę, stała nowa lewa noga już w jednym miejscu. Trudna decyzja, tak. Ale... O tak, faul Leniczyka, to jest piąty faul Riis na linii rzutów wolnych. No, wybici z rytmu zupełnie i z konceptu gracze czarnych. To się udało Koszalinowi na razie. Zaskakująca sytuacja, moim zdaniem, mimo wszystko, mimo tej otoczki i derbów i tak dalej. 23-9, tak wygląda wynik w tej kwarcie dla ZS-u Koszalin. Rzutów wolnych za dużo nie miał, to są pierwsze rzuty wolne w ogóle drużyny koszalińskiej. Ale dziewiąty punkt Georgia Riisa zaraz może dołączyć do Montgomery'ego i Hanaha, bo oni już mają powyżej albo 10 punktów. Nie, jednak nie udało się druga próba. Hinson no, zaczyna dużo grać indywidualnych akcji z wykorzystaniem zasłon swoich partnerów. Są rzuty za trzy, próby rzutów są z nieco bliższej odległości. No i ta skuteczność nie jest zła tych rzutów Hinsona. Milicic, Lekic tam czekający pod koszem, ale nie doczekał się podania, bo trafił do kosza Milicic. No, wszystko się udaje w tych ostatnich akcjach gościom. Nawet kiedy te akcje nie są do końca rozegrane tak jak sobie zaplanowali. No, patrzę z podziwem na to, co się dzieje. Ale Hinson tu próbuje, no teraz za delikatnie Leończyk próbował tą piłkę dobić. Lepiej gdyby ją zebrał lub spróbował zapakować, mówiąc wprost. Znowu Milicic, Dutkiewicz, już Roszyk przy nim, Lekic i Hinson. Zobaczymy jak w ataku Lekic półhakiem, pięknie. No, tutaj też Lekic zagrał jak klasowy środkowy. No, ale w ataku Lekic to są... Lepszym koszykarzem jest w ataku Lekic zdecydowanie od poczynań obronnych. Ale dzisiaj tego obserwuję, tak. Paul Morrisona. Dobrze teraz Lekic pokazał sędziom, jak go Morrison blokuje ramieniem. A właściwie zagrał łokciem. Wcześniej przygotowanie pozycji sobie było w sposób nieprawidłowy. No i siada na ławkę Morrison, powraca Weaver. Prawie 20 punktów przewagi, 19 dokładnie, Koszalina. Piękna akcja zespołowa teraz. No dużo było takich... Trójkowa akcja, prosta by się wydawało. Ale wszystko się udaje. Ale znów z tego szerokiego rozstawienia ataku. Tak.
i dokładność wykonania. Świetna zasłona, dobre wykorzystanie zasłony przez Risa. Cesnawski. Faul, nieodgwizdany jednak. Ale są dwa punkty. Ana już tam pod koszem, Lekić, oj, już chyba szykował się do wrzucenia piłki do kosza, ale jeszcze jej nie złapał. No i teraz chyba pierwsza tak płynna kontra zespołu gospodarzy. Troszkę zabrakło też determinacji w powrocie zespołowi AZS-u. No, ma jeszcze jedną przerwę na żądanie Tomasz Szwerk. Pewnie, jeżeli ta akcja się nie uda, to spróbuje. Dudkiewicz za trzy. No w to szerokie rozstawienie teraz obrony Słupskiej. Długa akcja. Na skubę. Długa akcja. Będą grać koszalnianie długą akcję. Niewiarygodnie, swobodnie, jak z jaką lekkością, jak... No ja cały czas porównuję to do baletu, do tańca, do tych przerywników. Pamiętasz kiedyś z NBA, no do porównywanej. Ta akcja z takim właśnie przeskokiem, z półobrotem, jaką Hanak w tej chwili zrobił. Hinson, Leończyk, teraz szeroko grają gospodarze za trzy. Leończyk, no ale nie ma kto zbierać. Weaver dobrze pilnowany tam przez niższych od siebie koszykarzy, nie miał szansy na zbiórkę. No i proszę popatrzeć, 51 punktów straconych we własnej hali przez drużynę gospodarzy. To niewątpliwie jest zaskoczenie. Gdyby było równo w okolicach 50 dla obu drużyn, powiedzielibyśmy równy mecz, ale gospodarze mają tylko 32, 19 punktów więcej na koncie zespołu AZS-u, który prowadzi wyraźnie po pierwszych 20 minutach. Obok mnie Igor Milicic. Igor, ogień na trybunach, parkiet aż parzy, a wasza krew lodowata. Te trójki, no to coś niesamowitego. Jak te nerwy tutaj uchować na mocy? Gramy spokojnie, gramy, próbujemy narzucić nasz styl gry. Wygrywamy, ale jeszcze mecz nie jest skończony. Derby się wiążą swoimi prawami, także musimy jeszcze bardziej skoncentrowani wyjść w drugiej połowie. Skąd ten spokój, skąd ten, no mówię, tak chłodne te nerwy? To znaczy grałem już chyba 50 lat w tej lidze, także im większa publiczność, to tym bardziej jestem skupiony i ja akurat do tego nie mam uchodzi. Zobaczymy, jak będzie w drugiej połowie. No to skoro gracie 50 lat, to czy kondycyjnie wytrzymacie do końca? Jak najbardziej, będzie się co 7 dni, także jesteśmy dobrze przygotowani i myślę, że to znaczy chciałbym, żebyśmy wytrzymali do końca meczu. Dziękuję serdecznie. Igor Milicic wraca do szatni. Wielkie moce Słupsku, ale jak na razie niespodzianka. Mimo licznych atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy dzisiejszego meczu, no publiczność w Słupsku w maleńkim szoku. Tutaj wszyscy siedzą jeszcze na krzesełkach i patrzą, ale nie są w stanie się poruszyć, pobudzić do tego, co chcieliby. No bo jej zespół przegrywa aż 19 punktami, 32 do 51. No a statystyki rzutów za 3, statystyki zbiórek, to są istotne elementy. A ja bym jeszcze na jedną rzecz statystyczną, której tutaj nie ma w tej chwili wyświetlonej, a mianowicie na rozdział punktów pomiędzy graczy pierwszej piątki i rezerwowych. W drużynie gospodarzy pierwsza piątka zdobyła 25 z tych 32, no więc niemal 80%, jeśli dobrze liczę, a nie chcę... Bez mała. Tak, a w zespole AZS-u to się rozkłada 29 punktów gracze pierwszej piątki, 22 zmiennicy. Czyli równowaga. I to świadczy o tym, o tej głębi dziś prezentowanej składu przez podopiecznych Tomasza Herta. No i jeszcze jedna rzecz, ten mecz jest naprawdę dobry. Z jednej, z drugiej strony pod jednym względem. Nie ma strat, jest bardzo mało strat, jest płynny strat, jest 6 do 4 straconych po pierwszej połowie. Tak wyglądają statystyki. No, można powiedzieć, że jest to mecz ataku w wykonaniu niewątpliwie Koszalina, bo ta skuteczność z dystansu jest fenomenalna. 10 celnych przy 17 rzutach to jest świetna, świetna efektywność. No a poza tym trzeba przyznać, że Koszalin, który na początku wydawał się taki niewyraźny w obronie, jednak pokazał tutaj... Rozruszał się, przez waleczność, tak. Taką
podjęli walkę taką niesamowitą. Widząc, że nie ma tutaj na co się i na kogo oglądać, zaczęli grać dobrze w obronie i to zatrzymało drużynę Słupską. Widzieliśmy tutaj kilka akcji, to jeszcze chyba nawet z pierwszej kwarty, tak, kiedy był Cesnausis, kiedy Morrison punktował, ale potem Morrison się zatrzymał na tych 6 punktach i nie ma przewagi gry podkoszowej zawodników Energii Czarnych. No ale tam brakuje też jednego z ważnych ogniw i właśnie z tym zawodnikiem rozmawia Szymon Borczuk. Tym zawodnikiem Zbigniew Białek, kontuzjowany. Zbyszek, tak widzę, że patrzysz na tę tablicę i zastanawiasz się, czy to prawda, czy to wszystko dzieje się na serio. Znaczy, na pewno nie wygląda to zbyt dobrze na razie. Ja myślę, że chłopaki pozbierają się w drugiej połowie i wygrałem to spotkanie. Każdy wie, że dla Słupska ten mecz jest bardzo ważny i na razie myślę, że za mało walczymy. Myślę, że jakby w drugiej połowie będzie lepiej. Ale na pewno twoi koledzy nie zapomnieli, jak się gra w koszykówkę, więc czy ta atmosfera Derbów ich jakoś zdeprymowała, czy no być może gdzieś lekceważyli AZS podświadomie? Znaczy, Koszalin trafił w sumie 9 albo 10 trójek, grają na razie na bardzo dobrym procencie, wszystko im wychodzi. Na pewno tak nie będzie całe spotkanie i druga połowa będzie zupełnie inna. No, to jest 19 punktów, to nie jest jakaś taka przewaga, której nie można odrobić. Trzeba po prostu trochę się przyłożyć i wygrać to spotkanie. I zatrzymać przede wszystkim tych strzelców z dystansu. To będzie możliwe, bo wydaje się, że na razie no, Montgomery'emu, Kanie, Miliciciowi wychodzi wszystko. Na pewno trener dobrze zmobilizował chłopaków w przerwie i wyjdą teraz zupełnie inaczej nastawieni. To optymistyczna zapowiedź, tyle Zbigniew Białek, oddaję głos komentatorom. No, widzimy właśnie kibice, którzy to czekają. Nie wiem, czy z taką nadzieją, na razie chyba troszkę niepewności. No, ale ta kolejka jest bardzo, bardzo ciekawa. Choć wczoraj zaczęło się od wielkiego lania. Przypomnijmy, wczoraj Polfarma przegrała z drużyną z Gorzelca aż 50 punktami. A to przecież jeszcze nie Wielkanoc. Jeszcze nie Wielkanoc. Daleko, no ale to jest zaskakujące i ta liga zaskakuje właśnie takimi wynikami. Ba, w jednym meczu potrafi właśnie wyglądać to tak, no czy te 19 punktów, jakie tracą gospodarze dzisiejszego meczu. Tutaj trener Wojciech Kamiński no też szybko usiadł na swoim krzesełku trenerskim. Wczoraj już przestał reagować prawie całą drugą połowę. Zawodnicy rezerwowi jednej i drugiej drużyny. Jacek Winnicki mógł spokojnie przeanalizować statystyki. Pierwszy od dłuższego czasu mecz bez nerwów szkoleniowca ze Zgorzelca. No właśnie, to jest to, jak powiedziałeś, nie wiadomo, czy to już jest powrót do dobrej dyspozycji, czy no, czeka we wtorek ważny mecz drużyny ze Zgorzelca w Berlinie z Albą. No, na razie widzimy większy animusz, co wcale nie dziwi kibiców z Koszalina. Oni też myślę, że są zaskoczeni tym rozmiarami, bo na pewno wiara w swoją drużynę, w swoich zawodników jest niepodważalna, ale widzimy nawet jak wyglądają te reakcje. No i liczymy na to, że w podobnym stylu, ja mówię o stylu, nie wiem kto będzie lepszy, kto będzie górą, ale ten styl niech trwa, niech ten mecz tak w takiej gorącej atmosferze trwa do ostatniej sekundy i oby nie był z taką wielką. Za chwilę początek trzeciej kwarty meczu Energia Czarni Słupsk kontra AZS Koszalin. Na razie lepsze humory wśród kibiców z Koszalina. Są telefony, są informacje, są wieści, że ich zespół na razie prowadzi 19 punktami w tej gorącej hali w Słupsku. Jeżeli pozwolisz, zawsze w takiej sytuacji mówię to samo. Wiem, co chcesz powiedzieć. Chcesz powiedzieć. 19 punktów. Za dużo, takie duże przewagi. To jest pytanie, czy utrzyma koncentrację drużyna Tomasza Herkta? To jest podstawowe pytanie. A po drugie, co zrobią, jak wyjdą, z jaką mobilizacją, z jaką złością pozytywną słupszczanie na drugą połowę, bo to będzie determinować obraz tego spotkania w drugiej części, moim zdaniem. Na pewno jest zmiana w ustawieniu wyjściowej piątki. To już jest jedna zmiana w drużyny Energii. Nie ma Morrisona, jest Weaver. To nie jest problem fauli, więc zmiana, decyzja trenera, bo nie ma, żaden zespół nie ma problemu z przewinieniami.
po dwa mają w drużynie Słupska właśnie Morrison i Weaver. Także tutaj to nie jest jakiś problem przewinień. A mamy dwie nasze zmiany w wejściowym ustawieniu AZS-u, bo jest, są od razu i Hanak, i Igor Milicic. No tak, zaczyna ta piątka, która kończyła drugą kwartę, czyli pierwszą połowę. No i to jest decyzja trenera Herkta. Widzimy agresywnie, o mały głos Hanak straciłby piłkę. A więc oprócz dwóch, których wymieniłem, że są nowi, Hana i Milicic, oni teraz zagrali między sobą, a więc zasłużyli miejsce na miejsce pierwsze. Zdecydowanie, Hana świetnie gra, już to jest jego 14 punkt w tym spotkaniu. To jest najskuteczniejszym w tej chwili koszykarzem. Montgomery ma 13. Faulowany i to są punkty, tak jest. Przy tej akcji przewinienie na Barelu popełnione przez Hanaha. Błąd Hanaha i Hany to jest właśnie to, co czegoś spodziewam, że Barel będzie grał energicznie w ataku, że będzie wchodził, to jest jego atut. Wejścia i rzuty z pół dystansu po koźle. Potrzebne są jego punkty, no i agresywna obrona. Podobnie rozpoczyna się kolejna akcja gości Lekić, ale już pozostaje tylko 10 sekund. No ale ze swobodą wyszedł na pozycję. Trzeba spojrzeć na skuteczność. Za 3 punkty 100% Hama i 6 rzutów, 5 punktów, tak. 5 z 4 za 2. Szybko przenoszą się już do ataku po nieudanej akcji gospodarzy. AZS, no, Milicic tutaj jak generał rzeczywiście rozkazuje. Tam coś szwankowało w rozstawieniu partnerów. Riz kontra Barel. Tutaj przewaga wzrostu okazała się najważniejszą. No tu jest to Riz i Milicic. Oni byli tutaj, wydawało się, że mieli problemy w tym przy linii bocznej, ale znakomicie z tego wybrnęli. Kingston. Dobra seria punktów pod koniec pierwszej kwarty. No i proszę, dobre zastawienia, wiele zbiórek. Rośnie też przewaga, dysproporcja w zbiórkach na korzyść AZS-u. No tutaj widzieliśmy ten rzut Leonczyka, nikt go nie krył, ale sztywny, taki nieprecyzyjny ten rzut, bo widać, że ta piłka raczej nie wpadnie do kosza. I znowu spojrzał na kosz już Riz, ale teraz wyższy od niego Leonczyk zagrywa nieprawidłowo, przeszkadzając, utrudniając, zagrywając nieprawidłowo rękoma na Rizie. Energa jeszcze nie zdobyła punktów. To już 3 punkty przez wcześniej Barel zdobył. Zbiera Roszyn. Znowu Kingston po końcowej linii, ale nie ma punktów. Ładnie to zrobił Kingston, ale... I spokojnie teraz. No ta znaczna przewaga prowokuje do takich akcji. No a jeśli będą takimi faulami łapać liczbę przewinień szybko gracze gospodarzy, to nie będzie dla nich dobrze. Ale muszą agresywniej grać w obronie, jeżeli myślą o zwycięstwie. Próbować wybijać piłki, wychodzić do, odcinać podania, zmuszać do błędu drużynę koszalińską, która, jak powiedziałeś wcześniej, mało ma strat, gra spokojnie. Ależ piękne podanie, Lekić, za 3, wypada piłka, no była już w koszu, po rzucie Riza. Znowu szybko, ale zatrzymany przewinieniem Hana. Barel. Przewinienie Hana. No to drugi raz w podobnej sytuacji, przy dynamicznym wejściu rywala fauluje w tej kwarcie Hana.
trzeci faul indywidualny tego gracza, drugi parcie. Drugie przewinienie jego w tej kwarcie, tak. Tutaj jest ostrzeżenie ze strony arbitrów już na flopowanie, na sugerowanie fauli w ataku. Dobra decyzja, tutaj Hanna jako jedyny ma trzy faule w tym spotkaniu. No i w jego miejsce Łączyński, a także wchodzi Montgomery. Siada Dutkiewicz. Winston do Barella. Weaver odcinany tam od kosza, no ale za dużo tej pomocy poszło w kierunku Barella. Wszyscy wysocy, cała obrona ZS-u przesunęła się. Łączyński, oj, tam mocna zasłona, na której odbił się Kingston Rhys bez obrońcy, dobitka Lekicza. No i jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłbym uwagę, bardziej grają też mocniej. Te zasłony to czuć, widać się. Więc wydawało się na początku, że w pierwszych minutach spotkania, że przewagę fizyczną mają czarni, ale to gdzieś zniknęło, tu nie widać przewagi żadnej, wręcz przeciwnie. Siódma zbiórka w ataku drużyny, bo ta dobitka to wynikała ze zbiórki w ataku Lekicia. Montgomery, no teraz nabił się na zasłonę Leończyka i przez to miał sporo czasu Hinson, walczący jak zwykle pod koszem Leończyk. No tak, to jest jego atut, zbiórki w ataku, ale mógł zaliczyć, widać, że są zdenerwowani, że no, nie trafiają w łatwych pozycjach. Hinson, przypomnijmy, po tym wejściu znakomitym. No jeszcze jedna statystyka bardzo znamienna. Leończyk jest jedynym, który staje na linii rzutów wolnych po prostu w drużynie AZS-u, przepraszam, w drużynie Energii Czarnych Słupsk. No to już później, ale w pierwszej połowie nikt nie stawał na linii rzutów wolnych. Jeszcze mniej rzutów wolnych oddaje. Mało rzutów wolnych. Dwa rzuty wolne na koncie Koszalina, a to jest... To jest piąty i szósty rzut wolny drużyny ze Słupska. Trafia Paweł Leończyk, no ale jest 20 punktów różnicy. Nie ma odrabiania strat, jest nawet punkt dołożony, a za chwilę będą trzy, bo znów dobra akcja, tym razem Łączyński do Lekicza. No Lekicz, no, który zbierał tych niepochlebnych opinii w ostatnich meczach wiele, no dziś pokazuje jednak, że jest potrzebny. I gra dobrze naprawdę. Znowu indywidualnie, a tam już zacieśniona ta strefa podkoszowa w obronie gości. No i skończyło się błędem kroku. Naprawdę bardzo dobra obrona. Przytomnie się zachował Łączyński, a bardzo duży błąd popełnił Barel. Zrobił obrót w tłoku. No to jest albo kroki, albo fał ofensywny. I tak się też to skończyło. Łączyński. Odpoczywa Milicic. No ale ta ostatnia asysta Kamila i tak była właśnie w stylu. A teraz jeszcze jeden dojdzie rzut. Proszę, Barel, najniższy. Paweł. Popatrzmy, Roszyk i Morrison w pobliżu Montgomery'ego, a jednak najsprytniejszy, najlepiej ustawiony zawodnik AZS-u. Trochę sobie pomagał, sędzia tego nie widział, myśmy to widzieli, ale zauważył faul Roszyka, czyli obydwaj grali nieczysto w tej akcji. Milicic, gdzieś tam chowany na linii końcowej, wybiegł teraz. Dwa rzuty kolejne trzypunktowe psują trochę statystykę AZS-u. Zesnawski szybko do Barella. Roszyk znów minimalnie nadepnięta. Już drugi rzut taki oddaje dzisiaj Krzysztof Roszyk. Ta przerwa, którą obserwowaliśmy i naradę z komisarzem i z sędziami, to właśnie dotyczyła niepewności, czy tam wtedy był rzut za dwa, czy za trzy Krzysztofa Roszyka.
No i drugi raz podobny sposób zdobywa skrzydłowy Energii Czarnych punkt. No i tutaj widzieliśmy już taką akcję agresywną, pogubił się Koszalin. Szczęśliwie tutaj nie stracili punktu. No teraz już na pewno, teraz właśnie, trzy razy próbował, gdzieś tam ta stopa dotykała linii, teraz już było czyściutko za trzy punkty. Krzysztof Roszyk. To jest taki moment, w którym mogą nadzieję odzyskać gracze Słupscy, pięć punktów z rzędu. W krótkim czasie zdobyli Słupczanie. No i w obronie Roszyk teraz kontra Riz. Oswobodził się, ale jest zbiórka, kolejna zbiórka w ataku, ale zakończone błądem kroku, bo niepotrzebnie próbował od razu w tej gęstwinie dobijać piłkę Montgomery, ale zbiórka powinna być mu zaliczona na konto. Z tego ujęcia będzie lepiej widzieć, ta piłka wyskakuje, właśnie opada i jeszcze raz opada i to jest błąd kroku. Tu Leończyk, czysty blok. No i ożywiła się publiczność, ożywiła się ta publiczność, która troszkę była zaskoczona, troszkę była zawiedziona pierwszymi 20 minutami. Takie mam wrażenie, że Koszalinianie mają kryzys i to nie tylko fizyczny generalnie, bo kilka akcji słabo bronili. Ale Leończyk znów bił się pod kosz, nie ma punktów, ale jest Morrison z dobitką. I jest czas. Już zgłosił zmianę trener Herk, ale wcześniej, zanim tę zmianę przeprowadzi, musi wziąć przerwę na żądanie, bo do 15 punktów zmalało. No niewiele z tych 19. 4 punkty odbili ponad 8 minut tej kwarty gracze Energii Czarnych i trener AZS-u prosi o naradę. Seria 7 punktów straconych z rzędu przez drużynę Tomasza Herka. Czy w ostatnim okresie zespół AZS-u troszkę w ataku inaczej zaczął grać, już nie było tej ruchliwości, to się może też wzięło to z takie takiego oszczędzania trochę sił fizycznych. Energii, tak, to tutaj może być to... Znaczy nie oszczędzanie energii Czarnych Słup, tylko wręcz własnej energii. Wręcz przeciwnie, tak. Tutaj mam wrażenie, że trochę takie, to może zbyt pochopna ocena, ale pewne znaki kryzysu fizycznego, to już mówiłem. To świetnie wykorzystują Czarni. No oni jeżeli, mówiąc wprost, przycisną Koszalinian, to tutaj może być jeszcze gorąco. No ta piątka, która się wykrystalizowała Dajniucowi Adamantisowi, pozostaje w grze. Zmiany w AZS-ie, powraca z trzema przewinieniami Hanna, jest też Dudkiewicz. No i to, co mówiłem, odpoczynek dla Milicicia. I Lekicia, który też już widać było, że ma problemy. Agresywne krycie, błąd, 5 sekund, nie, udało się. Montgomery, nie szarżuje, spokojnie, goście, no nie do końca spokojnie, bo blisko było straty. Hanna, Dudkiewicz. Trafia, jest zbiórka w ataku. Jeszcze jedna zbiórka w ataku AZS-u. George Lee. Dziesiąta zbiórka w ataku. Hanna, znów ta swoboda, ale brakuje punktów. I teraz przewinienie popełnione przez Barela. Tak oznajmia sędzia Jakub Zamojski. Gdzieś tam odpychał rozgrywającym zespołu Energii Czarnej. Drugie przewinienie tego gracza. I oba zespoły z limitem 4 fauli w tej kwarcie. Przekroczony. Hanna. Po końcowej linii Dudkiewicz. Dostarczona piłka. No z tego miejsca jeszcze chyba Montgomery nie rzucał. Tak. I jeszcze jedno przewinienie. Tak jest. Tam przytrzymywał, bo Jarmakowicz. Czyściutko chciał zbić piłkę w kierunku własnych graczy,
I to nie Barel zdenerwowany, bo to nie jego przewinienie, ale Morrisona. Morrisona, tak jest. I już są rzuty wolne, bo obydwa zespoły mają po 4 przewinienia. No i zobaczymy, jak Mateusz Jermakowicz pierwszy raz w dzisiejszym meczu na linii rzutów wolnych. Na razie 2 punkty. Pamiętamy tę jedną dobrą dwójkową akcję z pierwszej połowy. I powiększa zdobycze swoje i AZS-u. I znowu kolejna zbiórka. Znów wybita z rąk niemal Morrisonowi piłka. To jest 12 zbiórka w ataku Koszalinia. To jest niesamowite. Kanak. Pięknie do Jarmakowicza to zagrał. I proszę, blisko było ponowienia ataku. Troszkę przeszkadzali sobie w tej agresywności walki o piłkę Jarmakowicz z Montgomerem. Ale jest to pierwsza kwarta, w której na razie prowadzi, bo dwie pierwsze kwarty przegrał zespół czarnych. A teraz prowadzi 14-10. Ale do 11 chyba. Ale tak, do 11. Sesnauskis za 3, ale już ręka Montgomery'ego i to może być akcja 4-punktowa. No pamiętamy takie mecze. Właśnie w wykonaniu Cesnauskisa, który dał ten impuls do gry, też takimi właśnie 4-punktowymi akcjami. Na razie 3 są zdobyte, no ale wiemy, jak doskonale na linii rzutów wolnych spisuje się kapitan zespołu Energii Czarnych Słów. To on właśnie przed dzisiejszym meczem w wypowiedziach zapowiadał, że możemy z wszystkimi przegrać, ale nie w Derby Pomorza. No ale ciężkie zadanie przed jego drużyną, choć już maleje do 12 punktów strata. To jest. Chwaliliśmy drużyny z pierwszej połowy, że nie było właśnie strat gubionych piłek, a to już nie pierwsza w tej trzeciej kwarcie popełniona przez gości. Trzecia strata, 7 strat ma w tej kwarcie, w całym meczu drużyna koszalińska. Jeszcze raz Cesnowski za 3, ale tym razem nieudany rzut. Hana. Montgomery. Nie trafiają. Stracili skuteczność gracze koszalińscy. Cesnauskis, Jarmakowicz wyszedł. Hinson za 3. Zbiera Dudkiewicz dla ZS-u. Eris. Gubi piłkę. Jeszcze jedna strata. Barel, ale... Bliski był dla zablokowania, ale Jarmakowicz, nie udało się jednak. Szybko wypuszczona piłka przez Barela znajduje się w koszu. O, świetna obrona teraz. 10 punktów, do tak. 10 punktów, a przecież było 9, ponad, 9. Ponad 20 było. Ponad 20 punktów w tej kwarcie było. Jest 12 punktów. Mówię o przewadze zespołu AZS-u. Tak, ale do przerwy było właśnie 19, z tego już odrobili, ale jednak teraz Hana zdobywa punkty. Morrison. Cesnauskis za 2, nie wpadnie ta piłka, ale proszę, po własnym rzucie to Cesnauskis dobijał. I nie ma zbiórki w ataku, jest zbiórka w obronie AZS-u. Ale walczą. Hinsona. Tutaj walczą koszalinianie pod koszem. Ta zbiórka, tam był ostry atak w tablicy graczy słupskich. No tu jest intensywność tej gry jest niesamowita. Jarmakowicz zastąpiony Lekiczem, Roszyk Leończykiem. Na ostatnie sekundy trzeciej kwarty.
kocioł Kaligryfia. Nieprawdopodobny. 19 punkt Hanna. Spokojnie, niewzruszony, z zimną krwią. Ostatnia akcja trzeciej kwarty dla Energii Czarnych. Hanach nie może pozwolić sobie na faul. Pięknie Varel do Leończyka, który po raz kolejny stanie na linii rzutów wolnych. Lekić faulował. No tutaj dobrze rozegrali to słupszczanie, spokojnie. Tutaj Hanna pokazuje, że został na zasłonie, to jego błąd. I to stworzyło tę przewagę właśnie pod koszem drużynie słupskiej. Nie ma specjalnie zagrożenia dla Lekicza. Czy to jest trzeci faul? W tej chwili trzecie przewinienie Lekicza. Trzy ma również Hanna. Ale Ończyk skuteczny. Tylko jedna pomyłka na linii rzutów wolnych. Ostatni rzut i nieskuteczny, no ale poganiany upływającym czasem kwarty Hanach lekko zepsuł sobie statystyki rzutów trzypunktowych, ale 12 punktów więcej, 66 do 54. 7 punktów odrobili w tej trzeciej kwarcie gracze. Gospodarzy, koszykarze Energii Czarnej. No wiemy, że to nie jest istotna przewaga, to 12 punktów można odrobić. Tutaj jest podstawowe pytanie, jak wytrzyma fizycznie i psychicznie drużyna koszalińska? Bo w pierwszej połowie kontrolowali od pewnego momentu grę dzięki swojej skuteczności i też dobrej obronie. Teraz widzieliśmy takie momenty kryzysowe drużyny koszalińskiej. No i zabrakło też już tej skuteczności w ataku. I zabrakło, cztery razy rzucali za trzy punkty, nie trafili ani razu w tej trzeciej kwarcie za trzy punkty koszalinianie. No właśnie, skuteczność spadła, natomiast jeżeli chodzi o rzuty za dwa punkty, bardzo skuteczni są gracze słupscy. Mają ponad 50%, 56% skuteczności. Patrzę na te statystyki, które porównywałem w przerwie meczu. No te dysproporcje się utrzymują w dalszym ciągu. Bardzo równo rozłożone akcenty rezerwowych graczy do pierwszej piątki w AZS-ie. 35 do 31 w zdobyczach punktów, a w Enerdze 43 do 11. To jest duża dysproporcja. Ale zbiórki tutaj nieprawdopodobną przewagę ma, 32 do 20 po trzech kwartach ma Koszalin, 13 zbiórek w ataku, 5 tylko Czarni, ale to jest sytuacja właśnie przed decydującą kwartą najważniejszych statystyk. Rozpoczynają gospodarze. 54-66. Pierwsza piłka. I Varel. Varel. Dość agresywnie broniący, starający się bronić Hanna. Cesnauskis. Bardzo ładnie. Dwóch kolejnych wysokich minął takim szarpanym tym kozłowaniem. No i potem już z łatwością dostarczona piłka do Morrisona, który od dawna nie punktował. Morrison. Dwa punkty w trzeciej kwarcie, teraz kolejne, a więc 10 punktów na koncie centra Energii Czarnych. A teraz będzie więcej, bo przechwyt to jest, wiemy, że to są takie zagrania no nierozważne wysokich graczy, jak mieliśmy to w tej akcji AZS-u Koszalin. No i to agresywne krycie. Rzucili się teraz na drużynę koszalińską Słupszczanie, ale nie mają wyjścia. Mocny nacisk. Coraz więcej błędów drużyny z AZS-u. No i też teraz za ciasno tam było. Jest przewinienie George'a Riza zatrzymujące akcję Leończyka. Zły początek, niespełna minuta, 55 sekund. 4 stracone punkty z rzędu przez zespół. I strata, i przewinienie AZS-u. No, w opałach Koszalin, ale jeszcze prowadzą 8 punktami. Leończyk.
Karel spokojnie stara się ustawić, zrobić miejsca dużo. Leończyk, no i swobodne te akcje. Czas dla zespołu AZS-u jeszcze przed dodatkowym rzutem, jaki orzekli sędziowie tutaj. Tak jest, to jest czwarte przewinienie Lewicza. No tak. I zaczynają się poważne problemy. Nie dość, że no wszystko gaśnie ta energia zespołu AZS-u, gaśnie skuteczność, gaśnie ta chemia, którą prezentowali też. No i za chwilę może zgasnąć strefa podkoszowa, jeśli będzie miał przewinienia Lekicz w takiej liczbie. No właśnie, tutaj ujawniają się jakieś problemy drużyny koszalińskiej. Ja myślę, że głównie wynikające z tego, że jednak niesamowity nacisk w obronie zmusza do znacznego wysiłku w ataku drużynę koszalińską. No i zaczyna brakować właśnie takiego spokoju i precyzji. 6-0. Początek czwartej kwarty na korzyść energii Czarnych Słupsk. Jeszcze do tego dwa przewinienia popełnione w tę minutę i 11 sekund, jakie upłynęło tej kwarty. A to jeszcze nie koniec, bo dodatkowy rzut wolny Pawła Leończyka. No tradycyjnie, na razie Paweł 6 razy trafił z 7 prób. Nie myli się po raz kolejny. No i już mamy mecz na styku, to już jest mecz po prostu. No troszkę chcieliśmy w przerwie, żeby taki mecz był na styku. Tylko teraz jak na to zareaguje AZS, który miał taką przewagę. Lekicz, dobrze, bardzo ładnie Łączyński. Drugi raz Łączyński tak wynajduje świetnie Lekicza. Czesnałski, stąd zmiana krycia. No, było blisko nieporozumienia. Morrison odcinany, Czesnałski przez Milicicza. Barel, kończy się czas, no ale Leończyk niepilnowany. Jest zbiórka w ataku, nowe 24 sekundy. Szczęśliwie troszkę, bo tam gapiostwa było akademików. Za dwa nie ma i zbiera Milicic górą nad Czesnałskisem. Przewinienie Barela. No tak, Barel nie miał szans, gdyby dostał piłkę. Lekicz nie miał z nim szans. Próbował takim wypadem wybić piłkę. Trzeci faul. A Lekicz pozostał na boisku z tymi czterema faulami. No, ryzykuje trochę trener Kerk, no ale... No, ta pierwsza akcja z Łączyńskim była na korzyść i trenera, i zespołu. Utrzymanie tej przewagi, jaką ma zespół AZS-u, to jest zadanie w tej chwili dla trenera i jego drużyny. Kutkiewicz rozpoczyna do Łączyńskiego. I znowu to samo. Znowu, ale troszkę za głęboko, za szeroko był ustawiony, ale swobodnie i spokojnie grający. Spokój też Łączyńskiego w tych akcjach. Wyrachowanie tego młodego gracza imponujące. Roszyk. Przewinienie. Czyje? Risa, czy... No właśnie. No niestety, Lekicz. Niestety dla AZS-u to jest piąty faul popełniony przez Lekicza. No i mówiliśmy o tym problemie drużyny koszalińskiej. Stało się faktem na 7 minut i 16 sekund do końca czwartej kwarty. Zaryzykował trener Herk. Lekicz zdobył 4 ostatnie punkty dla drużyny. A w sumie 10. Dla drużyny koszalińskiej. No ale już nie wejdzie na boisko, nie wróci. Barel. O. Tam było, nie zauważyli sędziowie. Z naszej perspektywy to było najczytelniejsze.
Tam zresztą Barel pokazywał wyraźnie, że był faulowany. Poczuł rękę przeciwnika na swoim przedramieniu. Znów strata. Zbyt ryzykownie teraz zagrał Kamil Łączyński. Nie skoordynowali swoich zagrań teraz dwaj gracze obwodowi, czyli Kamil Łączyński i Igor Milicic. 9 punktów, 6:40 do końca czwartej kwarty. Morrison, troszkę ten pochód zatrzymali gracza AZS-u, no ale teraz piękne wejście Roszyka po końcowej linii, niezatrzymane przez Jarmakowicza. Uciekł za plecy, widział, że tam jest podwojenie, że nie ma obrońcy. I to wykorzystał. Jarmakowicz. Łączyński do środka, ale rozegranie z Rizem. No Riz ostatnio mocno pilnowany, mniej widoczny. No i teraz tej akcji też nie trafia. To jest faul Łączyńskiego, oj, który tam jeszcze no, troszkę chyba mógł wyhamować moim zdaniem. No tam z pewnością nie było to udawane, ten upadek Łączyńskiego, bo to się może zakończyć. Korea, odreagowanie tutaj Łączyńskiego kończy się przewinieniem technicznym, bo wstając rzucił się w kierunku Morrisona, ale zachowanie Morrisona też nie było eleganckie, to jest tak delikatnie mówiąc. Szkoda, że w tak dobrym meczu, koszykarsko dobrym meczu, no tu przewinienie z oczywistej, popatrmy. No jest, nie, jeszcze wysunięty łokciem uderzy Morrison. Panowie sędziowie, gdzie wy jesteście? To było jednak zagranie, to nie było przypadkowe przebiegnięcie. Intencja wysunięcia łokcia, lekko. Morrison jest negatywnym bohaterem tego spotkania na 100%. Nawet jeżeli czarni wygrają. Tak się nie gra, panie Morrison. Koszykówka. To nie było w trakcie jeszcze przed gwizdkiem czy coś. To było już dużo, kilka sekund po gwizdku przebiegnięcie. Masz z trudem mówić, czy trafi, nie trafi. Presnauskis nie trafia raz, poprawia za drugim razem, no ale piłka jeszcze z boku po tym technicznym dla Łączyńskiego. Rozpoczyna Energa Czarny. No zobaczymy, jak sobie poradzą teraz gracze koszalińscy, bo to naprawdę była sytuacja nieprzyjemna. Łączyńskiego nie ma oczywiście na boisku, wrócił Hanna. Cesnawski, znów minięcie, Morrison. No już trudno w tej chwili na razie używać jakichś wielkich słów pochwał dla Morrisona, bo tamto nieprzyjemne zdarzenie wciąż pozostaje w mięciu. Riz. Do Montgomery'ego, ten faulowany, nawet gdyby chyba piłka wpadła do kosza, nie byłoby punktów. Piłka z boku, tak jest. Siada Cesnawski, powraca Kikowski. Kikowski dziś niewiele czasu w grze, niespełna 5 minut bez punktu. Co tu się dzieje? Hanna. Jeszcze raz. Mogą sobie jeszcze pozwolić na te faule gospodarze. To jest trzeci zespołowy faul w tej kwarcie. No i dobrze jest mieć przy wyrównanym meczu. Ale czwarty popełniony przez Barela. Do Montgomery'ego. Montgomery, o to szczęśliwie ta piłka. Bardzo szczęśliwie. Wszystkich zaskoczyła i obronę Energii Czarnych i Jarmakowicza, który poradził sobie jednak. No i znowu 6 punktów, ale jeszcze 5 minut do końca czwartej kwarty. Czysta pozycja z tej, już trafił. Tak jest. No i trafia Krzysztof Roszyk. To jest rzeczywiście chyba dziś najlepsza klepka do rzutów trzypunktowych. Pamiętamy z tego miejsca w pierwszej połowie. Montgomery trafiał jak natchniony
poprawia z tego miejsca w drugiej połowie Roszyk. Ale szybka odpowiedź Milicicza, nie ma i zbiera Morrison. O tak, to jest właśnie to, to co się stało ze skutecznością z dystansu drużyny koszalińskiej. Wiadomo było, że przez cały mecz tego nie utrzymają. Sześć kolejnych nietrafionych rzutów trzypunktowych. Barel, odrzucona piłka do Hinsona, nie ma. I Hanach. Byłby remis, gdyby trafił to Hinson. Przewinienie popełnione przez Hinsona. Czwarte, podobnie jak Barela. Najwięcej fauli mają właśnie obwodowi gracze Energii Czarnej. Siada Barel. Powrócił Cesnauskis. Kikowski i Montgomery. Jarmakowicz na dwa. No. Decyzja słuszna, wykonanie niedokładne. Cesnauski. Roszyk, Roszyk show! W ostatnich fragmentach już tylko punkt pozostaje gospodarzom do odrobienia. A było ponad 20 na początku trzeciej kwarty. A Roszyk jest najlepszym strzelcem Hana. Ale najlepszym strzelcem meczu jest Hana. Właśnie, właśnie. Pojedynek teraz Roszyk-Hana. To jest ciekawa sytuacja. Roszyk w świetnej dyspozycji w drugiej połowie. Hana 22 punkty. Roszyk na razie 16. Teraz Cesnauskis. Nie ma punktów. Wcześniej przewinienie chyba George'a Riza. Trzy Hany. Jednak Hany. Tak, to jest czwarty faul. Czwarty faul. No tam najczęściej właśnie przy tych próbach minięcia z kąta 45 stopni. Trzy kolejne faule złapał Stockton Hana. Ale końcówka na pewno emocjonująca, bo to już jeżeli trafi teraz Cesnauskis, to tylko jeden tylko raz pomylił się na linii rzutów wolnych Cesnauskis, wtedy kiedy były rzuty wolne po przewinieniu technicznym. Hana. Oj, nieprzygotowana pozycja. A to troszkę za ciasno tam było, nawet chyba gdzieś oparł się, przeszkodził mu Jarmakowicz. Kikowski do Morrisona. Hinson, znowu faul i to z punkty. I to jest piąty faul popełniony w identycznej sytuacji przez Seftona Hanaha. Wszystkie faule, te cztery ostatnie przynajmniej, bo nie pamiętam pierwszego, to popełnione przy próbie minięcia przez obwodowych graczy Energii Czarnej. Hinson jeszcze dodatkowy rzut, dopiero potem zmieni go trener. No, zmiana nastąpi zawodników później, ale nastąpiła zmiana na tablicy wyników i to bardzo istotna. Gospodarze Energa Czarni prowadzą 75-74. A już dwa punkty więcej. Riz, dwa punkty w drugiej połowie tylko. To samo Milicic, niewidoczni. Łączyński powrócił do gry. Teraz Jarmakowicz, próbujący grać jako center. Mocna zasłona dla Łączyńskiego. Tam jest przewinienie Montgomery'ego. O, tam trudna sytuacja, bo tam sprytnie w tej akcji zachował się Hinson, który szukał sobie tego miejsca pod skaczącym Montgomery'em. Hinson, dziewiąty punkt.
strefie dwukrotnej do 4 punktów rośnie prowadzenie gospodarzy. 2,5 minuty. Jeszcze 2,5 minuty nadziei jednych i drugich, bo nie sądzę, żeby te nadzieje już umarły i wśród zawodników, i kibiców AZS-u Koszalin. Fauluje Cesnawski, będą rzuty wolne. Obie drużyny z przekroczonym limitem przewinień w parcie. Uspokajające gesty w kierunku Cesnawskisa, trenera Adamaitisa. Milicic trochę odpoczął, bo nie był widoczny. Pierwszy raz na linii rzutu wolnych Igor Milicic w dzisiejszym meczu. Na razie 8, to jest 9 punkt kapitana drużyny AZS-u. No właśnie widzę, że w drugiej połowie do przerwy Milicic, Rhys i Montgomery mało punktów zdobywają w tej części spotkania. Znów coś tam. A uwaga od komisarza zawodów, żeby te flagi nie machały tak blisko, przeszkadzając rzucającemu. O, znamy takie obrazki z NBA, a propos NBA, jest nadzieja przecież, że rozgrywki wrócą, no ale dziś mamy emocje, jak mamy, z NBA. Tak, mamy w Słupsku. Znakomita sytuacja teraz. W lepszej są Słupszczanie i ciekawe, jaką znajdą teraz odpowiedź, bo lepiej się prezentują zdecydowanie fizycznie. Nie trafia. Dobitka również Morrisona. Szansa na doprowadzenie co najmniej do remisu AZS-u. Łączyński pod koszem, Montgomery spychany. Mocno tam, mocno spychany był Montgomery, ale proszę popatrzeć. Raz, drugi, musi być zaliczona ta piłka jako opadająca. Odbita już od tablicy. I jest remis po 78. Coś niebywałego. Przecież dziś, jakie już mieliśmy spotkania. Dogrywka w Kotwicy, koło Kotwica kontra Zastal. Dogrywka w meczu PLG z Śląsk-Wrocław. Jednym tutaj punktem Siarka wygrywa Sopocie. Tak jest. Kapitalna kolejka. I nawet te 50 punktów różnicy we wczorajszym spotkaniu są wydarzeniem. Tak. Jakaś sensacja, bo jednak Turów jest drużyną wyżej notowaną od Polfarzy zdecydowanie, ale 50 punktów na wyjeździe to robi wrażenie. No, pozbierali się jakoś koszalinianie i dwie minuty tego ojca niespełna. Tu już nie ma żadnych mądrych rozwiązań taktycznych, bo moim zdaniem drużyna koszalińska jest już bardzo zmęczona, oni odsapnęli. Ale na jedną rzecz bym zwrócił uwagę, przepraszam Mirek, piąty faul popełni Hanach na dobre wejście po tym przewinieniu technicznym, które otrzymał po tym uderzeniu Morrisona. Kamil Łączyński dobrze, spokojnie rozgrywał te ostatnie akcje, nie było strat, AZS po prostu atakował, szukał tych pozycji. To podanie do Montgomery'ego, po którym podobice po tego przyszło, zaczęło się od rozgrywającego, od Kamila. Tak, dobrze grają, gra Łączyński niewątpliwie, obrona wygląda na strefową, zobaczmy, czy to jest oszustwo takie ustawienie, czy rzeczywiście tak będzie. Nie, to jest oszustwo, tak. Pozorowanie obrony strefowej. Każdy swego, Rhys pilnuje Roszyka, Łączyński tam blokowany znów przez Morrisona, Barel jest trudny do zatrzymania w takich grach. No ale teraz spodziewamy się akcja za akcję, kosz za kosz. Mają szansę goście. Milicic. I znowu piękne dostarczenie piłki. Kapitalna asysta George'a Rhysa, który gdzieś tam schowany, ale wiedział, w którym momencie wypatrzył Jarmakowicza. No i ten zawodnik, który no nie ma tak wielu okazji do pokazywania się w tym sezonie. Na razie dobrze spisuje się z roli no w tej chwili już niezmiennika podstawowego centra. Łączyński fauluje. Barela ma problemy z powstrzymaniem. Grze jeden na jednego. Czwarty druga akcja, tak, druga akcja z rzędu. Barelo grywa Kamila Łączyńskiego. Jest sam i ten moc. Trafia. No, skuteczność rzutów wolnych gospodarzy jest bardzo dobra. To jest 18 rzut, 16 trafiony. Na początkowo mało mówiliśmy, po pierwszej połowie było chyba 2-3 tylko te rzuty
Leończyka, ale w drugiej części no więcej fauli, więcej sytuacji, więcej możliwości, wykorzystywanych możliwości przez gospodarzy. Rosy, który gra świetnie w ataku, teraz wyszedł na... Miliczyć za trzy, troszkę za płasko, tamta piłka chyba gdzieś... Przeszkodzili wyraźnie, przeszkodzili Miliczyczowi zawodnicy Słupscy. Troszkę płasko ta piłka wypadła z rąk. Przerwa, druga przerwa dla gospodarzy. Po dwie przerwy wzięte przez obu szkoleniowców. Tak, to jest wykorzystanie tego przepisu, żeby rozpoczynać akcję również z połowy ataku. Bardzo ciekawa sytuacja. Tutaj Barel w roli głównej w tych ostatnich dwóch akcjach. Zobaczymy kto. Teraz Roszyk stanął na 16 punktach, ale on ciągle jest najlepszym strzelcem czarnych. Hanna już nie poprawi, jak wiemy, swojego dorobku. Bo jest po 5 przewinieniu. Riz jest tutaj zagadką do przerwy. Riz 11 punktów. Ale 6 zbiórek i 3 asysty George'a Riza. I tylko 2 punkty w tej połowie. Zaczynają już na połowie ataku gospodarze. Czesnawski, Zroszyk, Morrison, Kinson i Barel. Znowu Barel. Dobrze Łączyński, tylko 11 sekund, blisko było. Pokazują sędziowie, że jednak gdzieś jakieś otarcie piłki po Kamilu Łączyńskim. W dalszym ciągu gospodarze. Roszyk. Barel. Jeszcze raz taka sama akcja. No ale opadł już, tak jest. Był poza linią końcową. Jarmakowicz. No właśnie. Tam ratował tę piłkę. Nie powinien dotykać tej piłki, bo blisko niej był Łączyński, ale... To nerwy. 6 sekund. W dalszym ciągu dla gospodarzy. Morrison z trudem, ale opanował piłkę. Czy zdąży Cesnowski? No ta piłka była bardzo trudna. No i jedna z nielicznych. To ten błąd, nie było błędu 24 sekund. Tu troszkę stolik za późno wykasował. Mają prawo do rozgrywania całej akcji koszykarzem gospodarzy. Niesamowita sytuacja. Jeżeli obronią koszalnianie, to mają szansę. Barel! No Barel! Tak. Te akcje w końcówce, te indywidualne wejścia, te pivoty, ten taniec, ten balet, za który chwaliliśmy w pierwszej połowie Hanna, teraz stały się udziałem rewelacyjnego w końcówce Barela. Barel 3 akcje zrobił, 2 razy wymusił przewinienie i zdobył punkty. Teraz po tej zbiórce Morrisona ograł jednak Kamila Łączyńskiego i mimo, że robi obroty w połowie 3 sekund, to jest bardzo niebezpieczne, robi je tak szybko, że tylko raz dał się złapać na błąd kroku. Ale akurat teraz miał najwięcej miejsca. Teraz miał zdecydowanie najwięcej miejsca. Barel, ja obserwowałem go, to jest wojownik. On przez całe to spotkanie w drugiej połowie, właśnie tego typu gesty mobilizował i siebie, i kolegów. No, bohater tego meczu, jeżeli wygra, to drużyna gospodarzy, a niewiele zostało czasu. 11,9 sekundy. Ostatnia przerwa wzięta przez Tomasza Herbsta. AZS rozpocznie z pola ataku. AZS mający 4 punkty straty. Niewątpliwie w lepszej sytuacji gospodarze. Oba zespoły z przekroczonym limitem fauli w parcie. Nie ma specjalnie pola manewru trener Herbst. Ta piątka, która mu pozostała,
oczywiście jest cały czas na parkiecie. Również bez zmian gospodarze. Łączyński. Łączyński do Riza. Riz. Jarmakowicz. Oj, z takiej pozycji nie trafił, ale jest Riz. Ale Riz jest zablokowany. I jeszcze, ale to było, jest szansa, szczególnie ta pierwsza. No chwaliliśmy Jarmakowicza przy poprzedniej akcji podobnego typu. No tym razem jednak zawiódł siebie najbardziej, ale i zespół. Jeszcze przechwyt, ale nie do końca udany, bo piłka na aucie. Ale już po czasie. Koniec. Nie jeszcze. Nie jeszcze, sędziowie, tam chyba uciekło troszkę z... mierzącym czas, tam ze 2 sekundy jedna chyba sekunda, ustalą, jedna sekundę. Na pewno ten czas zostanie cofnięty minimalnie. 2 sekundy. Tam na pewno sędziowie, a tam było tylko muśnięcie przecież tak. Piłki przez Cesnauskisa, która zaraz wylądowała na aucie. Dogranie wysokiego podania, no pięknie, znakomicie to, no i tak jest. No praktycznie nie upłynęło nic, no bo tylko muśnięcie. Aż ciężko wyłapać z kolei teraz, no na ile ustawią sędziowie, bo te 2 sekundy, no to powinno być jakieś 0,2 sekundy, tak, no 1,8 powinno być ustawione, tak sądząc, no nie zdążyli po prostu mierzący czas, a trzeba zatrzymać z kolei zaraz czas, kiedy piłka jest w koszu w ostatnich 2 minutach. Tak, bo to jest ostatnie, to są ostatnie także minuty. Zaraz ustalą, sporo, punkty zaliczone na pewno. Sporo zaliczone. I tylko teraz ustalenie, sekunda pokazują arbitrzy. Sekunda pozostanie gospodarzom, którzy proszą chyba o ostatnią przerwę. Trener Adamaitis prosi o ostatnią przerwę mu przysługującą. I piłka będzie z pola ataku. Tak, z pola ataku i tutaj trudno sobie wyobrazić. No trudno, dlaczego? Przed chwilą takie punkty padły. Montgomery zdobył, kiedy były 2. Ale piłka będzie jednak na polu obrony Koszalina. Mówię o tym, żeby no Koszalin tak, jeszcze zdobył no punkty. Tak. Przy jakimś przechwycie, czy błędzie 5 sekund na przykład. Bo już chyba przerwy na żądanie nie ma, nikt, nie, ma, nikt nie ma. To jest ostatnia tak. Przerwa przysługująca trenerom w normalnym czasie 40 czyli, minut. Czyli błąd mogą zmusić do błędu 5 sekund. Szybkiego przewinienia, no ale to i tak mało czasu. No nie, to na przewinienie tu jest, no, no jest naprawdę bardzo trudna sytuacja, to nie ma, nie ulega kwestii. Jakbyśmy jej nie analizowali, nie rozpatrywali. Musiałoby się zdarzyć coś niebywałego. Druga połowa na razie, 21 punktami wygrywa drużyna Słupska. Do przerwy 19 dla Koszalina. Jest Cesnauski, Stesnow, nie ma co zresztą wymieniać piątek, bo są te same piątki. No i jest pieśń małego rycerza, która tutaj brzmi. No ale czy nie za wcześnie? Zobaczymy. Sekunda i piłka jednak w ataku. No jakiś przetrzymana, tak jest, koniec. Nic się nie mogło zmienić w tej ostatniej sekundzie. Wiele zmieniało się przez 40 minut spotkania. Świetnego meczu, bardzo dobrego meczu. Wysokie prowadzenie po pierwszej połowie rewelacyjnie grającej drużyny AZS-u z rewelacyjną skutecznością rzutów za 3, no ale finisz i druga połowa mocna fizycznie, zdecydowana, urozmaicona, no i słabnący, co tu dużo mówić, i fizycznie, i też możliwościami kadrowymi przez faule drużyna AZS-u nie była w stanie utrzymać tego wysokiego prowadzenia po pierwszych 20 minutach. Przegrywa AZS w hali w Gryfia w Słupsku. Ostatecznie 82 do 84. Świetny mecz. Energa Czarni, AZS Koszalin 84-82. Stanley Barrel to ten zawodnik, którego Czarni potrzebowali w drugiej połowie. Ten, który dał sygnał do ataku. Stanley, you're losing by 20 points in the first half. Looks like Czarni needed the kind of a player like you in the second half. Hey, we went to the locker room at halftime and we talked to each other. We said, we're not going to quit. We
got a whole nother half, but we stick together, we can get ourselves back in the game. I'm so proud of my teammates, man. We did not give up not one bit in that second half. We fought our way back. God is good, man. I prayed about it and we worked it out. Looks like after such a game like today and the last week, you're back in the game. Hey, back in the game, back in the game. We got a lot of heart, man. Our team showed a lot of heart, a lot of pride. We wasn't going to go down like that. Really proud of my teammates. When the going gets tough, we get a little bit tougher. We ain't giving up, man. We got big, big goals this season. You know, keep working, man. Take it one game at a time and try to get through. Okay, thank you very much and congratulations. No więc Stanley Barry powiedział, że najważniejsza była tak naprawdę rozmowa w przerwie meczu, że powiedzieli sobie, że to spotkanie nie skończyło się, że oni nie odpuszczają, że nie zamierzają rezygnować, że będą walczyć. Pokazali ducha tej walki do końca, jak widzieliśmy, podjęli to wyzwanie. No i jak powiedział, wracają do gry, walczą w tym sezonie o najwyższe cele. No i dzisiaj to udowodnili. Tyle Stanley Barry, ale do Słupska wracamy już za chwilę. Wielkie święto w Słupsku, Energia Czarni w derbach Pomorza Środkowego pokonali AZS Koszalin 84-82. Obok mnie przegrany, ale najskuteczniejszy zawodnik tego meczu, Stefan Hanna, 22 punkty. Stefan, you were the best shooting player of that game, but I suppose you are not happy tonight. No, man, we started off great, man, in the first half, but we got kind of complacent because we know we had a big lead, and we let the lead just affect our second half. We slowed down a little bit. Didn't you change the tempo in the second half? You tried to change the game. Yeah, we did the wrong things. Like instead of coming out more aggressive, we came out kind of relaxed just because we had a big lead. Next time we know to capitalize on our lead next time. Okay, thank you very much. No więc Stefan Hanna przyznał, że rozpoczęli to spotkanie świetnie, doskonale. Wszystko się układało, a potem na drugą połowę wyszli za bardzo zrelaksowani, rozluźnieni. Troszkę odpuścili, trochę oddali grę czarnym, no i stracili gdzieś to tempo gry, które przejęli czarni. Zbyt wiele błędów po stronie AZS-u, no i w efekcie porażka. Choć Stefan Hanna pozostaje najlepszym zawodnikiem tego meczu, który zdobył 22 punkty. 22 punkty Stefana Hanocha, ale jedna najważniejsza, też jedna istotna statystyczna informacja. 10 rzutów trafionych za 3 było w pierwszej połowie, w całej drugiej połowie zespół AZS-u nie trafił ani jednego z pozostałych rzutów. Te 3 punkty by się tak przydały właśnie przy wyniku 82-84. No, mówiliśmy o tym, panie Ryszardzie, po pierwszej połowie, że trudno jest utrzymać taką dyspozycję, ale jeszcze jedna statystyka. 7 strat w drugiej połowie. 4 tylko miał straty AZS Koszalin, który świetnie grał pierwszą połowę, a 7 w drugiej połowie i to był też efekt ta przegrana, to miał wpływ na przegraną. Dużo mówiliśmy też o głębi składu, nieco wymuszonej w AZS-ie Koszalin. Ta proporcja zdobytych punktów rezerwowych i głównych jeszcze się nawet zmniejszyła. 43-39. W Enerdze Czarnych grała pierwsza piątka. To trzeba powiedzieć, 70-84 punktów zdobyli gracze pierwszej piątki, a te 14, z tych 14 punktów rezerwowych, 12 jest dziełem Cesnauskisa. To też świadczy o czymś. Właśnie Riz, lider pierwszej połowy, jeden z liderów pierwszej połowy, tylko 2 punkty w drugiej połowie. No zabrakło tych punktów doświadczonego gracza Koszalina, ale myślę, że oprócz tego, o czym mówił Hanna, o tej dekoncentracji, która zawsze przy takiej przewadze może mieć miejsce, jeszcze jednak fizycznie lepiej w drugiej połowie prezentowali się gracze Czarni. 11 zbiórek więcej zespołu AZS-u, no nie przełożyło się. To takie już trochę wyświechtane powiedzenie, kto wygrywa zbiórki, wygrywa mecz. Dziś to się nie potwierdziło. Tak, to tutaj była duża przewaga, podkreślaliśmy, ona się utrzymała do końca, ale jednak te decydujące zbiórki w ataku, pamiętamy, drużyny słupskiej miały miejsce, kiedy oni dochodzili do remisu i obejmowali prowadzenie. No i teraz o kilku bohaterach. Z pierwszej piątki zespołu Energii Czarnych są gracze, którzy grali na 100% skuteczności. Krzysztof Roszyk 5-5 za 2, 2 z 3 rzutów za 3 punkty. No i taki, no nie do końca bohater, bo to zderzenie, tę scysję z Kamilem Łączyńskim będziemy pamiętali. Scottowi Morrisonowi to nie pójdzie w niepamięć, ale 7-7 z gry Scotta Morrisona, który miał takie fale, prawda, świetnie zaczął, potem gdzieś schował się. Weaver nie doskoczył do tego meczu, do poziomu tego meczu i później trener Adomaitis zapomniał o nim, już nie potrzebował. Jednak siła obwodowych w dzisiejszym meczu, w tej drugiej połowie Energii Czarnych, to przeważyło. Tak, ale aż 5 graczy z kolei w Koszalinie miało 5-cyfrową zdobycz. I to też ta przewaga w zbiórkach i te zdobycze graczy koszalińskich
fenomenalne, ale jednak to nie wystarczyło do wygrania tutaj w Słupsku. Tak, gdyby został na placu gry Marko Lekić, 5-5 z gry stuprocentowa. Mało zbiórek, tylko dwie zbiórki, no i 5 fauli. Troszkę za szybko z koszykarza, który zdobył te 10 punktów. Tu brakuje trochę, no to była wiadoma bolączka AZS-u już przed meczem od kilku spotkań, ale dziś tego aż tak drastyczny sposób nie było widać, bo wejście Jarmakowicza jednak swoje dało, no tak, bo Jarmakow... nie można powiedzieć, że Jarmakowicz zawiódł jako zastępca Bikusa, którego w ogóle dzisiaj nie było, czy mającego już potem 5 fauli Lekicza. Jarmakowicz 7 punktów, trochę za mało Dutkiewicz, no, miał jeden celny rzut z dystansu, a potem już nie udało mu się zdobyć punktów. Niemniej drużyna też niewiele wniósł Grzegorz Surmacz, ale on jest też po jakimś urazie. No, jednak solidniej prezentowała się drużyna Czarnych w drugiej połowie i no, wygrali. George Rees to jedna właśnie z tych asyst, o których mówiłem, no ale najważniejsze były te akcje, właśnie te przypominane w tej chwili przez Stanleya Barella. 17 punktów Stanleya Barella. Długo ryzykował trener Adomaitis, grając tą dwójką w tym pościgu, w tej decydującej, tej napiętej końcówce. 4 faule mieli Hinson i Barel, ale wytrwali i wygrali. Wytrwali i to właśnie Roszyk pociągnął drużynę w pewnym momencie tymi rzutami seryjnymi, zdobywanymi punktami, a Barel w końcówce. To dwaj najlepsi gracze moim zdaniem drużyny Adomaitisa. Wyniki do tej pory rozegranych meczów 13 kolejki, bardzo dobrej kolejki Tauron Basket League. Wczoraj 55-105 Polpharma PGE Turów Zgorzelec. No ale dziś rewelacyjne wszystkie mecze. 4 spotkania, 4 trzymające w napięciu do ostatniej sekundy, a nawet więcej niż regulaminowy czas 40 minut. Treff przegrywa, to największa, niewątpliwie największa sensacja z siarką Jezioro Tarnobrzeg. Kotwica po dogrywce, kiedy jeszcze na 20 kilka sekund 7 punktami prowadził Zastal, przegrywa dogrywkę dość wyraźnie Zastal i Kotwica górą. PBG Basket w ostatniej chwili miał szansę wygrać w normalnym czasie gry dogrywka i w niej wyraźnie lepszy. Dużo punktów zdobytych w tej dogrywce przez Śląsk Wrocław. No a spotkanie Energii Czarnych oglądaliśmy na żywo. Odnotujmy jeszcze jedną statystyczną rzecz. Zastal przegrał po raz pierwszy na wyjeździe. Zastal, a propos Zastal, właśnie już w najbliższą środę przecież Zastal Trefle, a więc drużyny, które dziś doznały nieoczekiwanych porażek, nieoczekiwanych troszkę, bo Zastal był bliski zwycięstwa w Kołobrzegu. No ale Trefl przegrał u siebie. Zobaczymy, jak to będzie. Najbliższe nasze transmisje z Tauron Basket Ligi. 30 listopada Zastal Treff, 3 grudnia Polpharma, AZS Koszalin. A więc emocji na pewno nie zabraknie. Zapraszamy na nie bardzo serdecznie. Mirosław Noculak. Ryszard Łabędź.